Słoneczna pogoda, moc atrakcji i co najważniejsze, uśmiechnięte buzie najmłodszych mieszkańców Małów Wielkich. Tak wyglądała tegoroczna odsłona festynu, który odbył się pod hasłem Strażacy Dzieciom. Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy organizatorzy zdecydowali się na powtórkę, a wiele wskazuje na to, że tradycja kontynuowana będzie również w kolejnych latach. Jak się dzisiaj bawiliście na imprezie? Ona to była... Superowo. Fajnie. A co było najfajniejszego? Zjeżdżania i ten... Dorzuty do celu. Dmuchańce. No wszystko było normalnie fajne. Sumo mi się bardzo podobało. Bramka spoko. Wszystko. Wszystko fajne. Mi wszystko. Tak samo też wszystko. Pokaz zumby poprowadziła pani Ewelina Cieślak, a miejscowych strażaków wsparli też koledzy ochotnicy z sąsiednich Małów Małych. Większość spraw organizacyjnych miejscowi wzięli jednak w swoje ręce. Piotrek dzisiaj zajmował się popcornem. Powiedz mi, ile porcji dzisiaj wydałeś? Ze 30. A podoba ci się na imprezie? Bardzo. A co najbardziej ci się podobało dzisiaj? Wszystko. No sumo bardzo było fajne, ta bramka też, choć trudno było trafić. Wszystko było fajne. Za rok też byśmy chcieli taką imprezę fajną. Choć organizatorami festynu byli strażacy ochotnicy, podobnie jak w roku ubiegłym, także i tym razem liczyć mogli oni na wsparcie lokalnej społeczności. Panie upiekły słodkości, ktoś nieodpłatnie wypożyczył maszynę do robienia popcornu, ktoś inny sprezentował zabawki, loteryjne fanty. Śmiechy najmłodszych, które w tę wyjątkową lipcową niedzielę dochodziły sprzed strażackiej remizy w Małusach Wielkich, dowiodły, że trud włożony przez strażaków w organizację imprezy na pewno się opłacił.